Końcowy event na żywo, powrót rzadkich przedmiotów, to właśnie zostało dodane do Fortnite'a, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite'cie chcielibyście dostać tyle fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexacode. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. W samym początku przechodzimy do tematu końcowego wydarzenia na żywo. Już od dłuższego czasu, ponieważ jeszcze przed startem wydarzenia Preludium, dowiedzieliśmy się, że pod koniec obecnego sezonu ma się odbyć jeszcze jeden event na żywo. No i ten event będzie nosił nazwę Fortnite Remix Finał, no i dowiedzieliśmy się, że ma on się odbyć 30 listopada. No i oczywiście 30 listopada będzie właśnie ten event o godzinie 20:00, lecz jak się okazuje, no to dostaliśmy dość ciekawe informacje właśnie dotyczące takowego eventu. No i moi drodzy, jak się okazuje, no to raperzy mają właśnie zagrać koncert na swoich miejscówkach w Fortnite'cie jako giganty, co oznacza, że będzie to koncert podobny do właśnie koncertu Travisa Scotta. No i przykładowo na siedzibie Doga na przykład będzie, że tak powiem, koncert Snoop Doga. Oczywiście na innych miejscówkach będziemy mieli koncert innych raperów. Także no w tym przypadku całość zapowiada się naprawdę, ale to naprawdę bardzo ciekawie. No i zobaczymy jeszcze dokładnie, jak to się będzie prezentowało czysto w grze. Oczywiście dla przypomnienia, za udział w całym wydarzeniu i ogólnie za wejście do gry właśnie tego dnia, czyli 30 listopada, każda osoba, która oczywiście wejdzie, no to otrzyma strój Juice WRLDa totalnie za darmo. Natomiast moi drodzy, my teraz przechodzimy dalej, a dalej mamy dość nieciekawe rzeczy związane z pewną funkcją. A mowa tutaj o tak zwanych customowych itemach i jak się okazuje, no to zostały one po raz kolejny przesunięte, ponieważ miały one właśnie się pojawić gdzieś w 2025 i finalnie, no to właśnie Fortnite znowu je przesunął. Nie wiadomo dokładnie na jaką datę, także no tak to się mniej więcej prezentuje. Lecz my teraz przejdziemy sobie do tematu właśnie powracających rzadkich przedmiotów. Jak się okazuje, no to już niedługo do Fortnite'owego sklepu chociażby ma powrócić starter pack Wavebreaker, który ostatni raz był widziany ponad 1500 dni temu w sklepie. Także to akurat bardzo ciekawa sprawa, ponieważ jeszcze nigdy w historii nie mieliśmy tak, że właśnie Fortnite przywrócił jakiś pakiet startowy, no chyba że przez pomyłkę. Także zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stanie, mimo tego, że w tym sezonie miał się pojawić inny pakiet startowy, lecz jak ci dadzą właśnie pakiet startowy, który pierwotnie był dostępny w rozdziale drugim, no to myślę, że całkiem spora właśnie część OG posiadaczy tego pakietu będzie generalnie nieco zdenerwowana. Także zobaczymy dokładnie, jak Fortnite to wykmini. Natomiast oczywiście to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ dostaliśmy nowe informacje dotyczące tak zwanego chudszego klienta i generalnie no to właśnie będziecie mogli nadzwyczajnie w świecie pobrać rzeczy, które tylko i wyłącznie chcecie do Fortnite'a. Co oznacza, że na przykład nie będziecie musieli pobierać jakichś dodatkowych trybów typu Rocket Racing, typu na przykład Lego Fortnite, więc na przykład jak nie gracie w któryś z trybów, to po prostu nie będziecie musieli go pobierać, co oczywiście uczyni aktualizację nieco mniejszą. Także to akurat jest mega dobra informacja i ma to wejść do gry wraz ze startem rozdziału 6. Wraz ze startem rozdziału 6 ma się również pojawić coś, co nazywa się w plikach gry pustka. Jest to generalnie jakaś nowa funkcja, jak na razie wiemy tylko i wyłącznie, że jest to funkcja, która nazywa się pustka i jest ona zaplanowana na rozdział 6. Także tak to się prezentuje. Natomiast przechodząc dalej, mamy pierwszą oficjalnie potwierdzoną większą aktualizację obecnego sezonu. Jak się okazuje, no to aktualizacja pojawi się jednak 13 listopada. No i w tej aktualizacji między innymi ma się pojawić Ice Spice, przy okazji no to właśnie jej miejscówka, jak i również jej mityki, przy okazji no to skin Juice WRLDa i dowiemy się, jak będzie się on prezentował, jak i również jego miejscówka zostanie dodana do plików gry. No i oczywiście właśnie jakieś rzeczy związane z finałowym eventem na żywo. Także naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Natomiast moi drodzy, my teraz przechodzimy sobie do nadchodzących i nowych rzeczy. Na samym początku mamy właśnie coś, co już niedługo zawita na pole bitwy, a mowa tutaj o właśnie bossie Kitku. Jak się okazuje, no to ma on się pojawić na miejscówce Catty Corner, no i będzie on dawał to, co dawał kiedyś, czyli oczywiście mityczną strzelbę Kitka, przy okazji no to jego granatnik. Oczywiście ma on również dawać potki,
paczki ammo, jak i przy okazji kartę do sejfu. Także naprawdę bardzo ciekawa sprawa, lecz chwilowo niestety jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie to zawita. Natomiast moi drodzy, wiemy, że już zaraz do gry zawita Eminem. Jak się okazuje, no to wraz z dniem wczorajszym ten został w 100% odkryty. No i teraz na ekranie widzicie to, jak prezentuje się właśnie cały pakiet Eminema. Oczywiście w jego skład wchodzi między innymi kilo, przy okazji plecak, jak i również emotka. Także całość prezentuje się naprawdę, ale to naprawdę ciekawie. Oczywiście również poznaliśmy ceny takowego pakietu i między innymi właśnie cały pakiet Rap Boya, czyli właśnie tego nowego Eminema, będzie kosztował 2400 feudolców. Sam jego skin z plecakiem 1500, następnie kilo w 800, jak i również emotka 800. Także naprawdę całkiem ciekawe informacje. Natomiast oczywiście poza Eminemem dowiedzieliśmy się również już w sumie naprawdę całkiem spory czas temu, że do gry ma nadejść jego miejscówka, jak i przy okazji jego mityczna broń. No i moi drodzy, jeżeli chodzi o jego miejscówkę i mityczną broń, no to całość ma zawitać do gry już 7 listopada. No i oczywiście mowa tutaj o powrocie Groty. Jak się, moi drodzy, okazuje, no to już 7 listopada w grze właśnie pojawi się Grota Spaghetti, na której do znalezienia będziemy mieli bossa Eminema. No i po jego wyeliminowaniu otrzymamy tak zwanego mitycznego Rapguna. Jeżeli chodzi o tego mitycznego Rapguna, to będzie to po prostu, że tak powiem, minigun, tylko że z teksturami Eminema. Ale nie tylko będą tam tekstury Eminema, ponieważ podczas gdy będziecie strzelali z takowego rap minigana, to będzie po prostu leciał właśnie tekst i przy okazji piosenka Rapgo. Także naprawdę bardzo ciekawa sprawa. No i przy okazji też wiemy, jak to już się będzie nawet prezentowało w grze, ponieważ zostało to oficjalnie wykopane. No i moi drodzy, no możemy być pewni, że całość pojawi się już dnia jutrzejszego, mimo tego, że Fortnite tak naprawdę już dodał to do plików gry, więc po części jest to już dostępne, tylko Fortnite musi to oczywiście aktywować. Także dnia jutrzejszego definitywnie będzie się działo całkiem sporo. No i oczywiście na moment, jak wy ten materiał oglądacie, no to Eminem, czyli ten właśnie nowy Rap Boy, powinien już być dostępny w Fortnite'owym sklepie. Także oczywiście, jak będziecie go kupowali, jak najbardziej możecie to zrobić z kodzikiem Hexocode. No i oczywiście dla przypomnienia, no to poza Eminemem w tym sezonie ma się jeszcze pojawić między innymi Ice Spice, jak i przy okazji Juice WRLD, i Ice Spice ma wejść do gry 14 listopada, a jeżeli chodzi o Juice WRLDa, no to ma być z nim coś 21 listopada. No i wtedy ma zostać do gry dodana jego miejscówka, no i oczywiście no to też już niedługo dowiemy się, jak będzie się prezentował oficjalnie jego skin w Fortnite'cie. No i jak najbardziej o wszystkim będę was również informował, dlatego subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Tak samo jeżeli ten materiał wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście jak będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, możecie to zrobić z kodzikiem Hexocode. No i na przykład jak będziecie kupowali jakiegoś skina, czy też tego nowego Eminema, jak najbardziej z tym kodzikiem możecie to zrobić. No i to by było na tyle. Oczywiście miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której to oglądacie. A jeżeli obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać Eminem, a ja wtedy postaram wam się przypiąć serduszko. No i chyba już nic więcej nie mam do dodania, także miłego dnia, a w sumie już to mówiłem. Trzymajcie się, yo!